Poszło. Po meczu z RKS Radomskią naszym gościem jest Krystian Pieczara. Witaj, Krystian. Cześć, dobry wieczór. Dzisiaj remisujemy z RKS-em Radomsko, przerywamy tę nieszczęsną pasę porażek. Widać było po tym strzelonym przez ciebie rzucie karnym, że drużyna bardzo mocno zareagowała, cieszyliście się i chyba bardzo było potrzebne to w końcu objęcie prowadzenia w meczu. No tak, na pewno sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie jest prosta. Powiem szczerze, że bardzo trudno wychodzić się z takiej sytuacji, kiedy te ostatnie mecze nie do końca układały się po naszej myśli. Rzeczywiście ta czarna seria dość długo trwała. Wydawać by się mogło, że aż to jest niemożliwe, ponieważ w niektórych meczach rzeczywiście momentami byliśmy lepsi i na pewno nie zasługiwaliśmy na takie porażki, jak chociażby ta tydzień temu z Sokołem Ostróda. Natomiast no, rzeczywiście myślę, że bardzo fajnie wyszliśmy w ten mecz, byliśmy bardzo zaangażowani, stworzyliśmy kilka klarownych sytuacji. Oczywiście po takich trudnych meczach nie wszystko nam będzie od razu wychodziło, natomiast zawiązaliśmy na pewno w pierwszej połowie szczególnie parę fajnych akcji. W wyniku jednej z nich mieliśmy rzut karny, który udało się zamienić na bramkę i tak jak powiedziałeś, no rzeczywiście drużynie było potrzebny taki pozytywny bodziec, bo ostatnio rzeczywiście tej negatywnej energii wokół całego zespołu i klubu jest sporo. Właśnie chciałem się zapytać o samą bramkę, wracając do spraw sportowych, bo czy spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją i czy możesz przybliżyć kibicom, co tam się stało, bo przypomnijmy, że strzelałeś karnego dwukrotnie, co myślę, że było też przy drugim strzale, no coś tam w głowie się musiało dziać. To więc tak, jeśli chodzi o całą sytuację, no to przede wszystkim bardzo fajne zachowanie Bartka Wiśniewskiego, bo szedł na tą piłkę bardzo zdeterminowany, bramkarz popełnił błąd i rzeczywiście nasza drużyna miała rzut karny, natomiast już tak stricte a propos rzutu karnego, to powiem szczerze, że nie do końca wiedziałem, co się stało. Na początku pomyślałem, że może przez to, że trochę zwolniłem przed piłką, sędzia postanowił powtórzyć ten rzut karny, natomiast w przerwie meczu rozmawialiśmy z nimi, rzeczywiście podjął taką decyzję, że jeden z naszych zawodników wbiegł w pole karne, to po pierwsze, a po drugie bramkarz wyszedł ponoć przed linię bramkową, prawda? Więc w takiej sytuacji należy powtórzyć rzut karny. Powtórzyć, a tam czy przez chwilę nie było takiego myślenia, że to w ogóle będzie anulowana bramka? Tak, dokładnie. Przez sekundę myśleliśmy, że będzie anulowana, ponieważ no właśnie jeden z naszych zawodników wbiegł w pole karne i w tej sytuacji bramka była anulowana, natomiast sędzia boczny dopatrzył się jeszcze wyjścia sporo bramkarzy przed linię bramkową, więc można powiedzieć, że mieliśmy odrobinę szczęścia. No i drugi raz stanąłem przed możliwością wykonania jedenastki. Może powiem szczerze, że pewnie normalnie bym się bardziej denerwował, ale chwilę wcześniej dostałem mocno w głowę w polu karnym przy życiu rożnym i jakoś łatwiej było mi się skoncentrować. No ale natomiast tak, to oczywiście śmiechem żartem, natomiast tak mówiąc serio, no to rzeczywiście sporo nerwów mnie to kosztowało. No ale na szczęście strzeliliśmy bramkę, myślę, że cała drużyna w pierwszej połowie zapracowała na tego gola. Gratulujemy, Krystian, i powodzenia w Radomiu. Dzięki wielkie, trzymajcie kciuki.